W szczególny sposób 35-lecie swojej szkoły uczcili uczniowie Suwalskiej Dziesiątki. Opowiedz mi swoją historię. To wspomnienia uczniów zamknięte w szkolnej tarczy. Inspiracją były doświadczenia we współtworzeniu historii szkoły i budowania wspólnoty, której są częścią i z której są dumni. W całej historii szkoły, jeżeli mam dobre dane, to szkołę ukończyło bądź ukończy 7154 uczniów. To gdybyśmy tak przenosili to na miasto Suwałów, to prawie 10%. Suwałczan to są absolwenci szkoły podstawowej numer 10. Czy ponad 10%. Najwięcej uczniów było w roku szkolnym 1995-1996. Bo było ich 2616. No to tak trochę się zmniejszyło, pan dyrektor, od tego czasu. Nauczycieli też było więcej, bo 130. Szkoła ma się czym szczycić, bo w roku szkolnym 21-22 otrzymała nagrodę prezydenta miasta Suwałk za najwyższe wyniki uzyskane na egzaminie zewnętrznym. Cieszymy się i gratulujemy, chociaż to było 2 lata temu, ale jest to na pewno ogromne osiągnięcie. W ciągu 35 lat działalności placówki 233 uczniów otrzymało tytuł laureata i finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Przewijające się motywy sportowe są nieodłącznym atrybutem tej podstawówki. Patronują jej przecież olimpijczycy polscy. W jej murach króluje badminton, pływanie, siatkówka. Ale najważniejsze miejsce zajmują uśmiechnięte dzieciaki, które mogą się tutaj wszechstronnie rozwijać i dawać upust swej kreatywności. Wystarczy zajrzeć na szkolnego Facebooka, by dostrzec, że nie tylko w dniu szkolnego jubileuszu jest tu gwarno, wesoło i kolorowo. Dzisiaj życzeniom nie było końca. Wśród gości byli nie tylko przedstawiciele suwalskiego samorządu, ale też wicewojewoda podlaski Paweł Krutul i Anna Naszkiewicz, reprezentująca Suwałki w Sejmiku Podlaskim. Chciałabym złożyć życzenia, takie najprostsze, najkrótsze, najlepsze. Przede wszystkim, żebyście Państwo dalej funkcjonowali z takim uśmiechem na twarzy, w pogodnej nauki, w pogodnej szkole, w pogodnych Suwałkach też życzę przede wszystkim uczniom dalszych sukcesów i tych sportowych, i tych dziedzinowych. Wszystkiego dobrego. Na Panie chciałam przekazać list okolicznościowy Pana Marszałka, a dla całej społeczności szkolnej przekazać filmową sagę Rozstanie Puszczy w chwilach wolnych do biblioteki. Serdecznie gratuluję. Również my życzymy szkolnej społeczności samych sukcesów.